W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam 3 zdobienia w stylu Jungle Nails. To idealna propozycja na szybkie, salonowe zdobienia z efektem wow. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj wyjątkowo po mojej lewicy nie instruktor, nie salon firmowy, a nowa prowadząca Hania. Cześć kochani, witam Was serdecznie. Hania zastępuje mnie, ponieważ nie, jeszcze nie na stałe, jeszcze nie kończę mojej kariery na tym kanale, ale raz na jakiś czas zdarza mi się gdzieś wyjechać służbowo i nie chcemy, żeby były dziury w nadawaniu, ponieważ Wy, kochani, i to, abyście dostali nowy content, świeżutkie paznokcie co czwartek jest najważniejsze. Zatem, kiedy ja gdzieś tam w sprawach służbowych, Hania, będę stać na straży. I właśnie dzisiaj będzie taki pierwszy odcinek, dlatego trzymajmy mocno kciuki, dajmy brawa Hani. Ja wiem, że sobie świetnie poradzić, ale wiecie, jak to jest. Na początku każdy się troszkę stresuje. Troszeczkę. Cześć, nazywam się Hania, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami gościnnie Kinga Kurek, zwyciężczyni naszego walentynkowego konkursu dla salonów firmowych. Cześć, witam Cię, Haniu. Witam Cię, Kingo. Powiedz proszę, skąd do nas przyjechałaś i od jak dawna masz swój własny salon firmowy? Przyjechałam z Żar, województwo lubuskie, a salon prowadzę od ponad 1,5 roku. Super. Ty jesteś bardzo młodziutka, więc będziesz inspiracją dla wielu, myślę, naszych widzów. Powiedz proszę, ile masz lat? Możesz nam zdradzić, czy nie chcesz? 23. Widzicie, dziewczyny, to oznacza, że można, naprawdę. Rozumiem, że wysoko postawiłaś sobie poprzeczkę i po prostu wiedziałaś od zawsze, że chcesz to robić. Jak otwierałam salon, moim głównym zamiarem było i takim marzeniem na tamten okres, żeby być salonem firmowym i myślę, że udało mi się to zrealizować. Świetnie. A jaki jest taki Twój dalszy cel zawodowy? Do czego dążysz? Dążę do bycia instruktorem Indigo, ponieważ miesiąc temu zdałam egzamin instruktorski na instruktora niezależnego, więc brnę w to dalej i chcę być w rodzinie Indigo. Super, wspaniale. A u kogo się szkolisz? Możesz zdradzić? Szkolę się u Kasi Zbrońskiej. Ekstra. Pozdrawiamy Kaśkę w takim razie. Pozdrawiam również. Trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że niedługo dołączysz do naszego Indigo Family. A teraz zdradź proszę naszym widzom, co dzisiaj obejrzą, co dzisiaj zobaczą, co nam pokażesz. Przedstawię zdobienia letnie. Będzie to snake skin oraz ombre i letnie zdobienia z użyciem folii transferowej. Super. I kolory tych zdobień zdradzają nasze ubrania, także zapraszamy Was do oglądania. Do wykonania dzisiejszych zdobień użyjemy kolorów hybrydowych Papa Smurf, Hakuna Banana, Ave Neon, La Bamba, żeli Arte Brillante w kolorach White i Black Poison, pędzli Gel Brush numer 6, Master Nail Art 006 i Aquarel Sting, top Super Mata i topu Stracciatella. Ponadto przydadzą się mini gąbka do ombre, zaciskarka typu X, proszek akrylowy Fashion Clear, fioletowy cleaner, fioletowe formy, effect base i folia transferowa Hotsy Totsy. Zdobienia Jungle Nails, jak sama nazwa wskazuje, inspirowane są dżunglą. Od kilku sezonów na naszych paznokciach królują wężowa skóra, tygrysie pasy, ale także tropikalne kwiaty i liście. Ogólnie w tej dziedzinie chodzi o to, żeby połączyć ze sobą jak najwięcej metod, żeby było kolorowo i tropikalnie. Na zmatowiony wcześniej tips kolorem Papa Smurf nakładamy nieregularne krople w różnych miejscach. Pomiędzy nimi w ten sam sposób dokładamy kolory Hakuna Banana, Ave Neon i La Bamba. Pędzlem Gel Brush numer 6, częścią owalną, ruchem od góry do dołu, delikatnie łączymy kolory ze sobą. Następnie pędzlem Master Nail Art 006 poprawiamy gdzieniegdzie przejścia pomiędzy nimi. Nie utwardzamy. W tym zdobieniu, dziewczyny, nie musicie idealnie blendować ze sobą kolorów. Efekt, jaki chcemy uzyskać, ma być dokładnie taki, jak w kolorowych lodach ZAP. Na szkiełko Nail Art wykładamy kroplę Super Matte. Na nieutwardzoną warstwę kolorów przy pomocy pędzla Aquarel Sting od góry tipsa nakładamy mniejsze krople topu Super Matte. Jedna kropla pod drugą, zachowując lekki odstęp pomiędzy nimi. Kolejne krople stawiamy obok, tak jakby pomiędzy tymi już stworzonymi, wypełniając całą przestrzeń tipsa. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na szkiełko wykładamy kroplę Arte Brillante White. Utwardzony tips przecieramy wacikiem nasączonym w cleanerze fioletowym w celu pozbycia się resztek warstwy lepkiej. Na to zdobienie nie musimy już nakładać kolejnej warstwy topu. Zależy nam na tym, aby jego struktura była delikatna. Pędzlem Master Nail Art 006 pobieramy niewielką ilość Arte Brillante White. Od góry tipsa malujemy nieregularne łaty przypominające te,
które posiada żyrafa. Powinny być w różnych rozmiarach. Malujemy je jedna obok drugiej, kilka niżej i kilka wyżej. W ten sam sposób tworzymy łaty na dolnej części tipsa. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. I gotowe! Tak prezentuje się pierwsze zdobienie w stylu Jungle Nails. Drugi tips pokrywamy kolorem Ave Neon. Malujemy dwie warstwy, każdą z nich utwardzając przez 30 sekund w lampie. Kolory neonowe są z reguły bardzo dobrze napigmentowane. Tak jest też w przypadku naszego dzisiejszego Ave Neon. My jednak nie zapominamy o tym, że przy nałożeniu drugiej warstwy koloru zawsze jego kolor będzie bardziej nasycony, jego barwa będzie wyraźniejsza. Tips pokrywamy cienką warstwą Effect Base i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Odcinamy ostrymi nożyczkami nieduży kawałek folii transferowej w kolorze Hotsy Totsy, przykładamy mocno do tipsa i zdecydowanym ruchem odrywamy. Odbijamy w kilku miejscach, tak by zdobienie ciekawiej się prezentowało. Folię transferową możemy odbić na kilka sposobów. Produkty, dzięki którym zrobimy to z łatwością, to na przykład Effect Base, Paint Black oraz dedykowany do folii Clay. Clay możemy wykorzystać dokładnie w ten sam sposób, co Effect Base. Co więcej, możemy go użyć również na lakierach klasycznych. Musimy mieć jednak pewność, że nasz lakier jest odpowiednio wysuszony. Folię możemy odbić również na lepkiej warstwie koloru. Efekt będzie nieco inny, ale równie ciekawy. Wspomniany Paint Black przyda nam się do aplikacji folii na wzorkach. Całość pokrywamy topem Stracciatella i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Następnie przecieramy wacikiem nasączonym cleanerem fioletowym. Pędzlem Master Nail Art 006 namoczonym w Arte Brillante White malujemy zakrzywioną, cienką kreskę, która będzie częścią liścia. Po bokach linii stawiamy łezki w niewielkich odstępach. Następnie czystym pędzlem wyciągamy cienkie linie ze środka kropki i tworzymy listki. Końce do zewnątrz powinny być ostro zakończone. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. W prawym górnym rogu tipsa malujemy kilka nieregularnych plamek, które utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Gotowe! Tak prezentuje się drugie zdobienie. Kolejny tips od góry aż do połowy jego długości pokrywamy kolorem La Bamba. Na drugą połowę aplikujemy Ave Neon. Kolory powinny stykać się ze sobą. Czas na przygotowanie gąbki do ombre. Wkładamy gąbkę w zaciskarkę typu X. Do usunięcia zanieczyszczeń z gąbki potrzebujemy fioletowe formy. Odrywamy formę od papieru, a nadmiar kleju zdejmujemy poprzez odciśnięcie formy na ręku. Następnie przykładamy gąbkę do szablonu. Odciskamy parę razy każdą ze stron, aby mieć pewność, że żadne paproszki nie przykleją się do tipsa. Tak przygotowaną gąbką blendujemy nałożone wcześniej kolory. Zaczynamy od środka, energicznymi ruchami przesuwając się milimetr po milimetrze, od lewej do prawej strony. Robimy to do momentu, aż gąbka wypije nadmiar produktu. Następnie przesuwamy gąbkę delikatnie do góry i do dołu. Pamiętajcie, że pierwsza warstwa musi być zawsze idealnie rozblendowana. Przejście między kolorami musi być na tyle płynne, żeby wyglądało jak zlane w całość. Na nieutwardzoną warstwę ombre sypiemy proszek akrylowy Fashion Clear. Posypujemy dokładnie z każdej strony. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Kolejną warstwę malujemy tak samo jak poprzednią. Aplikujemy od góry tipsa kolor La Bamba, a od dołu Ave Neon. Cieniujemy od lewej do prawej i od prawej do lewej strony, aby kolory dokładnie połączyły się ze sobą. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Dokładamy teraz trzecią warstwę kolorów i ponownie blendujemy do momentu uzyskania idealnego przejścia. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Całość pokrywamy topem Super Matte i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Przecieramy wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem, pozbywając się tym samym ewentualnych zanieczyszczeń. Na szkiełko Nail Art wykładamy kroplę Arte Brillante Black Poison. Moczymy w nim pędzel Master Nail Art 006, następnie mniej więcej od połowy tipsa malujemy nieregularne czarne pasy. Mają one przypominać umaszczenie tygrysa. Malujemy kilka pasów z boku, kilka na dolnej części tipsa i kilka na górze. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Gotowe! To jest jedno z tych zdobień, przy których poradzi sobie nawet początkująca w nail arcie stylistka, ponieważ pasy, które malujemy, nie muszą być idealnie równe. Tak prezentują się wszystkie dzisiejsze zdobienia w stylu Jungle Nails. I to już koniec naszego odcinka. Koniecznie dajcie nam znać, czy na Waszych paznokciach lub na paznokciach Waszych klientek zagościły fantazyjne Jungle Nailsy. Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, czy wiecie, o jakim smaku są kolorowe lody ZAP. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17. Dzięki za uwagę. Cześć!